wspominałem o tej manifestacji w 1988 roku 1 maja w Dąbrowie Górniczej. Ona już była pod szyldem Regionalnej Komisji Wykonawczej prowadzona. Transparenty też były Regionalnej Komisji Wykonawczej. Było ileż ulotek rozrzuconych, zapraszających do udziału w tej mszy świętej, po której chcemy zrobić demonstrację. Także po prostu już w sposób taki płynny przechodziliśmy do działań jawnych. Przyszło lato 1988 roku i gdzieś tak ja w tym czasie pracowałem w 1988 roku przez 3 miesiące w pogotowiu ratunkowym, bo chciałem mieć jakieś zatrudnienie, a to było najmniej krępujące, bo w pogotowiu ratunkowym się pracuje 12 godzin, można mieć dyżury, ale też można mieć wolne dni, na których mi zależało. I gdzieś w połowie sierpnia spotkałem Kuszłejkę, który w Katowicach, gdzieś w centrum, który mi powiedział, że jest strajk w Jastrzębiu. No więc włączyliśmy się jako Regionalna Komisja Wykonawcza, pojechaliśmy tam do Jastrzębia i tam założyliśmy kwaterę na plebanii u księdza Bernarda Czerneckiego. Tam przez 2 tygodnie nocowałem, jak i inni koledzy, gdzieś tam na korytarzach, żeśmy na jakichś materacach spali. I w Jastrzębiu stworzyła się, ja jeszcze jeździłem w międzyczasie do kopalni w Piekarach Śląskich, tam przemawiałem po prostu, potem w Trybunie Robotniczej ukazała się tam taki tekst w górniczej skórze, gdzie nas tam obrzucali inwektywami mnie i Świtonia, którzy byliśmy podczas tego strajku, ale no, zaczęło się gorące lato 1988 roku i no, przyjechałem do Jastrzębia, opowiedziałem, co tam widziałem w piekarach, no, nawiązaliśmy łączność. Ja byłem przez Sienkiewicza wydelegowany, że gdyby rozpoczął się strajk ogólnopolski, to miałem być delegatem, czy tam jednym z delegatów z naszego regionu do tego ogólnopolskiego komitetu strajkowego. W Jastrzębiu robiło się coraz to goręcej w tym sensie, że coraz to trudniej było dostać się na teren strajkującej kopalni. Po raz pierwszy to przewieźli nas górnicy jakąś lokomotywą, którą wywozili jakieś skały poza kopalnię, ale też ten raz to wiem, że się z godzinę czołgałem rowem po prostu pod wiaduktem, żeby wejść na teren kopalni, no bo chcieliśmy mieć po prostu kontakt gdzieś tam raz przez jakiś płot, żeśmy przeskakiwali przy pomocy ludzi, ale też i trzeba się było przeczołgać, żeby po prostu, bo u góry się palili ogniska milicjanci i blokowali w ten sposób dostęp do kopalni. Strajki, nie wiedzieliśmy, czy te strajki będą rozbite, czy nie będą rozbite. Był taki moment, pamiętam jeden, kiedy jakieś transportery stały przed bramą w kopalni Manifest Lipcowy, dzisiaj Zofiówka, i stwarzali wrażenie, że zaraz będą wyważać bramę i będą atakować. No i wszyscy, ponieważ nikt nie chciał dostać lania od zomowców, no to raczej rozglądaliśmy się, gdzieby tu uciekać w razie czego. I pamiętam wtedy tak bardzo taką zachowanie zimną krwią tatka jednaka, który stanął przed tą grupą tych strajkujących i powiedział: oni tu nie wejdą, oni się nie odważą i tak dalej, i tak dalej. I ta zimna krew jedynaka, no bardzo, bardzo tam była potrzebna. A jedynak, który wyjechał wcześniej do Australii, między innymi dlatego nie chciał kandydować na szefa RKW, bo miał w planach wyjazd do Australii, chyba na rok się tam wybierał i to z tej Australii w czasie strajku wrócił i na bezczelnego, jak to Tadek, wszedł przez całą tą fatachę zomowców, coś im tam powiedział i wszedł na teren kopalni i dołączył do grona strajkujących. Strajki zakończyły się, jak wszyscy wiemy,
Już w tym momencie zaczęły się jakieś tam rozmowy między Wałęsą a Kiszczakiem i jak ku swojemu zdumieniu dowiedziałem się, że Kiszczak rozmawiał z, między innymi wymieniono jako rozmówcę Henryka Sienkiewicza, naszego szefa RKW. A ponieważ no wiedziałem, że nie mógł rozmawiać bezpośrednio, bo to Sienkiewicza nie widziałem godzinę temu, a tutaj już rozmawiał, no to myślałem, że przez telefon, bo na terenie tą plebanię, gdzie rezydował ksiądz Czernecki, była odcięta, łączność telefoniczna była odcięta i myślałem, że przyłączyli telefon, żeby mógł przez telefon Kiszczak rozmawiać. Okazało się, że Leszek Piotrowski ku mojemu zdumieniu zawiózł Sienkiewicza do komendy policji w Jastrzębiu i stamtąd rozmawiał, czego byłem zdziwiony, bo później Piotrowski przez całe lata jako wielki radykał występował, a ja nigdy nie byłem radykałem, ale nigdy bym nie pojechał na komendę rozmawiać. Bym powiedział, że skoro w tym czasie Gorbaczow kazał przyłączyć telefon Sacharowowi, żeby z nim mógł porozmawiać, to nie było żadnego powodu, żeby, znaczy założyć telefon Sacharowowi, to nie było żadnego powodu, żeby nie móc przyłączyć telefonu tutaj do plebanii, żeby mogli porozmawiać. No w każdym razie to zaczęło się już wszystko, to już się właśnie zaczęła inna historia, gdzie już jakby moja rola była radykalnie mniejsza niż w tym poprzednim okresie.